Dzień dobry, witajcie z pokładu testu długodystansowego opon Michelin Cross Climate 2. Samochód przejechał na tych oponach 20 tysięcy kilometrów i jestem z tych opon bardzo zadowolony, ale pojawiły się pierwsze oznaki dość poważnego zużycia tych opon i nie ukrywam, że będę je z tego powodu reklamował. Spójrzcie. Tutaj u podstawy tych klocków widać, że guma zaczyna pękać. Niestety nie wygląda to zbyt dobrze. Jeżeli chodzi o wysokość bieżnika, jego trzymanie, to tutaj cały czas nie mam zastrzeżeń. Natomiast jak widzicie, guma zaczęła pękać. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało. Podobnie jest od przodu, tak, bo to był widok od tyłu, teraz widok od przodu, zobaczcie. Kolejne przykładowe klocki. Tak to niestety wygląda. Oczywiście o tym, jak będzie przebiegała reklamacja, też nie omieszkam nagrać filmu. Tak wygląda przednia lewa opona. Teraz pójdziemy sobie do przedniej prawej opony. Tak, tu jest podobnie. Tu jest podobnie. A może tutaj nieco trudniej złapać ostrość, ale okay, no myślę, że to widać. Jak ta opona wygląda. Od tej strony również no widać, że tak jakby rozchodziła się ona. O, tutaj widać, nie pokażę wam tego teraz, może w tym miejscu, nie? Teraz widać takie wyżłobienia. A natomiast dalej, ajku, muszę tutaj operować i światłem, i kamerą jednocześnie. Widać, jakby te wyżłobienia się zaczynały rozchodzić, tak jakby to właśnie na nich ten proces się zaczynał. No, od tyłu, jak to wygląda? No, ta opona jest w może troszkę lepszym stanie niż przednia. Natomiast też jak się jej przyglądałem, to no to właśnie są miejsca, gdzie zaczyna się ten proces już. Zaczyna postępować. Dobra, jeszcze zajrzyjmy sobie do tylnych opon. Na tylnych oponach ja tego problemu nie widzę. Tylne opony wyglądają przyzwoicie. Tak, tutaj wszystko jest tak, jak być powinno. Nie widzę tutaj oznak tego rozwarstwiania się klocków od podstawy tej opony. Tak to wygląda. To jest prawa tylna opona. Pójdźmy sobie jeszcze do lewej tylnej opony, żeby mieć już zgrany komplet. Tak, no tutaj czekajcie, też jakiś zoom wykonajmy może. Wygląda to moim zdaniem zupełnie normalnie. Tak powinna wyglądać. Tak powinna wyglądać opona. Więc to jest taki update po 20 tysiącach kilometrów. Nie wziąłem ze sobą suwmiarki, żeby zmierzyć te opony, ale tutaj widzę, że jeszcze są widoczne te elementy, na które zwracałem uwagę w pierwszym filmie. O, teraz rzucają cień. Więc zużycie tej opony akurat z tyłu nie jest zbyt duże. Z
przodu. Poszukajmy sobie tego elementu. Też one są jeszcze widoczne, więc jeżeli chodzi o trwałość tego bieżnika, w sensie jego ścieralność, to tutaj nie mam uwag. 20 tysięcy kilometrów, nie wiem, może z 1,5 mm czy 2 maksymalnie. Nawet na osi napędowej to nie jest źle. Natomiast to rozwarstwianie się opon, to mi się bardzo, bardzo nie podoba. No i będę prawdopodobnie w tym tygodniu jeszcze składał reklamację na te opony. Jaki będzie jej wynik, co Michelin odpowie, nie omieszkam się tym również podzielić. Mam tylko wątpliwości, czy powinienem chcieć nowe opony dostać, czy powinienem chcieć zwrot pieniędzy i spróbować opon innej marki. Może coś doradzicie? Komentarze są wasze. Dzięki, cześć.